Cześć i czołgiem, moi mili, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Szelma, witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Risen. Ostatnim razem, z tego co pamiętam, gadałem z pewną wredną babą, bo przynajmniej próbowałem z nią gadać. No niestety, ani kukuryko, tylko pohandlujmy. Cholerna materialistka. No i w związku z tym nie mogę dalej pchnąć zadania, jeżeli chodzi o znalezienie druida. No nic, będzie trzeba poczekać i jakoś tą rzecz załatwić. Ciągle oczywiście zbieram tutaj ziela lecznicze, rośliny lecznicze, które są potrzebne do wykonania zadania, któreż to dostałem w mieście. Przydałoby się w końcu je już zrobić. Dobra. Tak w ogóle. Miasto. Tak, miasto. Ile? 10 leczniczych ziół, 5 leczniczych roślin. A ja mam 6 leczniczych roślin, czyli jest 10 leczniczych ziół, jest, i 12 korzeni leczniczych. Kurde, wracałem do miasta. Wracałem do miasta drogą bardzo szybką. Tak. Bo się telepniemy. Oddałem mission, zgarniemy kasę, zgarniemy doświadczenie. W sumie bardziej na doświadczenia, jeżeli kasy mi tutaj zależy. No i co? I będziemy działać dalej. Dobra. Halo? Jest tu kto? Halo? Panie? Hop hop? Mam rośliny. I have the plants you want. Excellent. Pleasure doing business. Here's the potion I promised. Mikstura życia. Pięknie. Let's trade. Pohandlujmy. Co ty masz? Co ja mam? 7,36. Tego mógłbym sobie więcej kupić. Po 40 jest. Łeee, kurczę. Nie no. Mam 7, weźmy do 20, czyli 13 mi jest potrzebne. Tak. 520. Żaden problem. Tak, dziękuję. Miło z tobą robić interesa. Dobra, ale teraz... ja chciałbym sobie to łyknąć. Tak, plus 10 punkcików życia, zawsze coś. Obraziłbyś się, jakbym ci zawinął fiolkę? No, w obecnej chwili pewnie tak. No nic, chodźmy sobie dalej. Wolter, ty coś kiedyś mi mówiłeś o ostrzach. Mam dla ciebie obsydian. I've got some obsidian for you. Have you now? Miecz długi, 10 grudek. Give me an obsidian blank for a bastard sword. Here. Okej. Dziękuję. Ile mi obsydianu zostało? 7 sztuk obsydianu. Dobra, nie ma sprawy. Zobaczymy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o miecz długi. Sobie pokujmy. Obsydianowe ostrze. Okej, mamy. Teraz spokójmy nieco. Okej, w porządku. No i teraz do koryta. To jest. To skoro jest tępy, to trzeba go naostrzyć.
A, pięknie wygląda. That's done. Zobaczmy, jak tłuczę. O ile ty bijesz, mój drogi? Cięte 70. Cięte 75, czyli w sumie 5 więcej zaledwie, ale mogę tutaj mieć tarczę chyba. Miecz długi, miecz dwuręczny. Zamieńmy. Tak, i chcę do tego tarczę. Tarcza agoniczna, rzecz jasna. O! I z takim sprzętem mogę sobie pobiegać. Normalnie wygląda to trochę jak... Nawet nie wiem, jak to nazwać. Żółwik? Nie, żółwik nie. Żółwik by był bardziej okrągły. Nie wiem, jak to określić, ale fajnie wygląda. Dobra. Może się przenieśmy. Some magic. Wschodnie wybrzeże. Zachodnie ruiny. Tam się przenieśmy. Okej, jestem przy ruinach. Wyknijmy sobie jagódki. Spójrzmy na mapę. Okej, jestem tutaj. Czyli w sumie... Daleka droga przede mną, bo chciałem iść do monastyru. No. Lecimy na Szczecin. No, tutaj gdzieś była beczka z wodą. Się napijemy najpierw, przed dalszą podróżą. Zajdę na plażę, może gdzieś tam są jakieś jaszczurki do pokonania. Pij dalej, nie krępuj się. Wystarczy wody. Dobra, nie pij aż tyle, bo będziesz sikać po drodze. Kurde, skąd mi taki... No miałem rację! No miałem rację! Dzień dobry, jaszczureczko. Jest, ja mam tarczę, a ty nie. Pięknie. O to chodziło. A tylko 9 złota. No trudno. O, tam jest drugi. Dobra, ciebie też zatłuczemy. Bełcik w plecy. O, was jeszcze tu więcej już. Ta, no dobrze. To będziemy tu dwóch. O ty! Pięknie, na trzy strzały poszedł. Wow! Wilcu! A, teraz możesz mi sobie kąsać. Do piachu. Kurcze. Jaszczur... O, coś dobrego miał. Jaszczurzy miecz oczywiście wezmę. Ten też. Ja dostałem kolejny teleport chyba. Północno-zachodnie ruiny. Dobra, najpierw sobie wypijmy trochę mikstur. Tych mam najwięcej, więc tych se łyknę. Okej. Okay. Tam widziałem pasikonika. Tak. Pasikonik wojowniczy. A, takiego. Twój błąd, kolego.
Kurde, zrobiłem sobie ten obsydianowy miecz i wszyscy padają jak muchy. Dobre! Bardzo dobre. Skoro już się tędy przechadzam, tutaj ten biedny głupo ugrabiłem chyba ze wszystkiego. I się przejdźmy w sumie. Przejdźmy się w sumie na plaż. O, wilcu. Halo, dzień dobry. A, kurde. Tacy jesteś. Bardzo nieładnie z waszej strony. No cóż, to tylko wilki. Można im wybaczyć. Jakoś. Okej, idziemy dalej. Co spotkam na swojej drodze? Pusto jak na razie. Nic mi nie chce wyskoczyć. O! Wilki chyba czarne. No. Okej. Jeden padł. Drugi też. Kurde, rozplemiło się tego pod moją nieobecność. Trzeba to naprawić, to jak najszybciej. Halo, dzień dobry. Pani ćma. Okej, idźmy na dwa hity. Super. Uwaga, nisko latające koty. Nie mówię, że tutaj, ale u mnie w pokoju, w pracowni. W pink roomie. Jak zajęczą żołośnie. No, ten przynajmniej warknął. No, ale dobra. Dobrze jest. Ekspimy sobie dalej. Tutaj coś, nie? Dobra. Tak. Tutaj zaprowadziłem Sarę. Pierwsze miejsce, pierwsze schronienie z początków gry. Tutaj jeszcze jakieś dziadostwo jest? Halo? Nie? Szkoda. Byłoby co tłuc. A tak niestety. Dobra, zejdźmy niżej. Jeszcze na samą plażę. Może tam coś się święci. To jest na górę, czyli tędy. Czyli tędy. Pewnie jakieś wilki zobaczę albo coś w tym, w ten deseń. Wszystko się wali dookoła. Osuwiska. Trudno się dziwić. Ziemia się cały czas trzęsie na tej wyspie. Kurde, ta krew chyba nigdy nie zejdzie. Tam się możemy udać głównie po rudę. Zobaczmy. Plaże. Na plażę. Na plażę. Idę na plażę. O! Gnomy. Halo, dzień dobry. No i ślicznie. Jakie uwielbiam, kiedy oni padają. Płuc, sierpik. Ale to jak patrzą na mnie, to jest przerażające. Tak, dzień dobry. Do widzenia. Hello! Kolejne 90 dzików, trochę łupów. No dobra, idziemy. Można iść dalej. Niemożliwe. Sępy! To
coś tutaj? Nie? Nie, dobra. Cholerne ptaszysko. Kurde, zrobisz z siebie dostawę do KFC. Okej, czy coś tutaj? Zielony liściu. Tak, bierę. Zielonego liścia bierę. Coś tu z tej strony ciekawego? Raczej nie. Może raczej też nic na brzeg nie wyrzuciło nowego. Dobrze, dobrze. Kolejne sępisko. Po prostu idę jeden cios i poszedł. Kolejne sępisko. Replay, please. Kurczę, to już nawet nie cieszy, jak tak padają. Żadnego wysiłku nie trzeba w to wkładać. Dobra. Przejdźmy się jeszcze. Nie, dobra, tutaj byłem, spoko. Nie muszę się przechodzić nigdzie tam. Tam raczej też nie. Dobra. Idziemy do tej... A może tu zajdę na chwilę? Nie. Nie, nic nie widać. Co można utłuc? Nie, dobra. To teraz możemy iść do tej jaskini, gdzie chciałem rudy zbierać. Tudzież inne kruszce. Bo mogę. Przynajmniej już teraz. Ja się nie pamiętam, czy w niej już byłem, czy nie. Dobra, mniejsza o to. Pójdziemy, zobaczymy, zwiedzimy. A co mi tam? Dobra. Dzień dobry, na dzień dobry. Złote monety. Na dzień dobry, ruda żelaza. This is what I need. Okej. Ja to chyba będę sprzedawał. Albo coś, bo tego mam bardzo dużo. No, coś do góry tutaj. Idziemy dalej. Dalej biegniemy szybem kopalnianym. Kufry żeglarza, pewnie do niego zaglądałem, ale co tam, zajrzyj mi jeszcze raz. Nie wiem tylko czemu ciągle wciskam weź wszystko. Kolejny kufr żeglarza. Też z niego pewnie już brałem, więc go zostawię. Maczuga. Dobra. Sprzedam to wszystko u Oskara. Ognisko. Tu pewnie była chmara gnomów. Gnoli, czy jak je tam inaczej nazwać. No i tutaj wychodzimy na świeże powietrze. Tylko gdzie ja wylazłem? Mapa. Całkiem miło, całkiem przyjemnie. Moi drodzy, mała chwila przerwy, za niedługo wracam. No dobra, już wróciłem. Wybaczcie za tą chwilę. Dla mnie dosyć sporą, dla was króciutką. No ale cóż, moja mama robi takie czary w kuchni, że żałowałbym, gdybym nie poszedł. Dobra. Co ja tutaj miałem? Aha. Oczyściłem plażę, to pewnie teraz zapewne teraz. Jakie ładne słoneczko. Zapewne teraz pójdę gdzieś w głąb wyspy szukać kolejnych wyzwań. W ogóle może nie wiem.
się telepnijmy do tego nowego miejsca. No dobra, za daleko to, żebym się nie przeniósł. Ale co tam? Nieważne. Południowo-wschodnie wybrzeże? Nie. Coś na północy chcę. Obóz bandytów? Nie. Południowy ruiny? Nie. Wschodnie świątynia? Nie. Zachodnie ruiny? Nie. Wschodnie wybrzeże? Mapa. Dobra, idę z klapka. O, jeszcze rzymiecz. Nie zebrałem go. Idziemy z klapka. Do monastyru. Pogadamy tam trochę z ludźmi, może coś mi ciekawego powiedzą. A jak nie, to trudno. Wielka szkoda. Może gdzieś tak przy okazji spotkam jeszcze jakieś monstrum, które pomoże mi wbić lewy. Tak w ogóle, ile ja mam doświadczenia? No i jeszcze niecałe 4500 doświadczenia muszę wbić do kolejnego poziomu, 20 już. Walka mieczem całkiem dobrze rozwinięta, ucznictwo na 0, kusza, mogłoby być lepiej. Pieczęcie. Kto by mnie mógł nauczyć posługiwania się pieczęciami? Zresztą teraz to ja sobie nie mogę gdybać, skoro nie mam punktów nauki żadnych. A ktoś pewnie w klasztorze to będzie potrafił. Dobra. Kurczę, nie pamiętam, gdzie był ten żółw. Wiecie, ten wielki, który zostawia zawsze jakieś zielsko po sobie. On był chyba dalej, bo tam tylko dojdziemy do przełęczy. To w sumie dalej jest droga do miasta. To gdzieś było po tej stronie. Gdzieś było po tej stronie. Nie. Myślałem, że znalazłem miejsce, ale jednak nie. Pewnie to było gdzieś tutaj, w tym miejscu. A, dobra. Potem się tym zajmiemy. Tak się zastanawiam, czy nie wytłuc tamtych uczniaków. Z monastyru nie wbić im trochę rozumu do głowy. A co mi to? No nie, przegrywam z Semkiem. Ta jest grzybka. Ciekawe, czy mogę z nim pogadać. Tak o. Z tym sobie nie pogadam. Halo, dzień dobry. What are you doing here? You're not one of us. No nie. I'm just walking. Well, we shall be watching you. Remember that. Okej. To kończymy rozmowę. Rekrut.
rekrut. To mi się coś kocisko nie pomyliło. Halo, ja tu nagrywam. Halo! Nie, Saszku, pogłaszczę cię za kilka chwil. Ja wiem, biedne, niedopieszczone zwierzę. O, aż się normalnie rekrut zgliczował. Coś tu? Z wami pogadam? Nie. Szkoda. To wielka. A dziwne, myślałem, że mnie od razu zaatakują. Tutaj nic. No trudno, pokazać nie będę. Jagódki. Kurde, miałem iść do monastyra, a zaszedłem do miasta. Oj, chopie! Południowo-wschodnie wybrzeże. Zobaczymy, gdzie to. Tutaj. No dobra, może być. Nieźle. Chyba nawet bliżej jak dalej mojego celu. Dobrą drogą będę szedł? Teraz muszę odbić, pójść tak, tak. I dojdę. Przez lasy. Tak, teraz tutaj. Idę przez las. Co mnie w lesie spotka? O, motylki! Dzień dobry! O, to zabolało. Niedobre motylki. Okej, się trochę zapędziłem. Dobra. Wszystkie padły. No jeszcze od tej. Okej. Dziękuję. Korona bohatera. Zawsze jak widzę ten kwiatek, bardzo mnie to cieszy. Nie, to pójdźmy tam tą drogą. To jest chyba nasz znajomy przyjaciel. Ten od duchów. Ryby już wszystkie wyłowił. No i dobra, zajdźmy do niego. Cześć, jak się masz? Lebek sobie wezmę. Sara też. Chociaż nie wiem po co. Leoś! Okej, Patroskon padł. The undead Lord Patroskon is dead. Again. You finished him. But... I can still feel the curse. Normalnie durny, że się klato z radiem. To pewnie dlatego. Nie. Nie tutaj chciałem przyjść. Dobra, idę dalej. Kierujemy się w tamtą stronę. I do przodu. I prosto w skały. Kurde, muchy latają nie wiadomo nad czym. Z
zgliczowałem się na jakimś pieńku. No i dobra, jedziemy dalej. No nie rób sobie jaj, kurde, że taki pień cię zablokował. O! Gdzieś tu doszedłem. No dobra. Posterunek inkwizycji. Żaden problem. O, dziku! Niepotrzebne dwa ciosy, które otrzymałem. W sumie może i potrzebne, trochę niepokory nauczą, ale niepotrzebnie nie dostałem. Tak, łyknijmy sobie coś niecoś. Ciekawe, czy będę mógł dostać od panów kamień teleportacyjny. Było bardzo miło mi, w szczególności. Cmentarz to nie. Tam też mnie nic nie interesuje, przynajmniej na razie. Okej. Siema. Don't you have something to do? Ano mam. Ano mam. Dzień dobry. Find something useful to do. No już idę, już idę. Nie denerwuj się. Halo? Jest tu kto? Juhu. I can't help you. Szkoda. Przydałaby mi się jakaś pomoc. Może opędzlę mi ten kufer. That wasn't it. That didn't do it. No, okej, tak, nie? Yes. Ta jest. Bierzemy wszystko, nikt nic nie widział. Jak miło. Z pulpitu tego coś poczytam. Nothing new. Szkoda. Tutaj z tej księgi nic nie poczytam. Szkoda. No nic, idziemy dalej. Kredens. Co wyciągnę z kredensu? Nic nie wyciągnę, bo już żem go ograbił. Tutaj pewnie ten też poczytałem, ten kuferek ograbiłem. Tak. Z tego kuferka już wyniosłem coś niecoś. Okej. Przedsionek. Zimno tu u was. Pójdźmy do sali światła, chyba tak to się nazywało. I tam już mnie nie zatrzymuje. Dzień dobry, Ignatiusie. Too risky. Okej. Jeszcze nie jestem takim hardcorem, by ograbić tego pana. Czy wy macie jakieś runy, który może się tu przenieść? Sala światła. I wieczny płomień. Prawie jak świątynia Melitele z Wiedźmina. Nie, przepraszam. Nie Melitele, tylko zakonu płonącej róży. Oni tam chyba w wieczny ogień wierzyli. Kurczę, dawno nie grałem w Wiedźmina. Może też nagram z tego serię. A to później. O to chodziło. Is there a faster way to reach this place? Take this teleport stone. It is a valuable artifact from the temples. It will bring you directly back to me. This is your mission. This is your duty. Do not fail it.
Spoko. Okej, 9 z 14 kamieni teleportacyjnych zdobytych. Dobra. Trzeba gdzieś pójść, gdzieś się kimnąć czy coś. A, tutaj się stańmy. Piękny widoczek z tarasu. No i tym pięknym widoczkiem, moi drodzy, was pożegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie lajka. Nie zapomnijcie, proszę także o komentarzu. Życzę wam miłego dnia i na razie.